Cześć, z tej strony Crunch, witam was w kolejnym odcinku LEGO Racers. To już odcinek szósty. I witam was bardzo gorąco, aby wam zimno nie było, bo ostatnio coś pogoda nam się zrąbała. Dobra. Wybieramy szlachcica. Teraz taka epicka runda z UFO. Naszym przeciwnikiem będzie Gibsimbo. See you try it. A więc okej, lecimy. Go! Nie wyszło mi. Tutaj tak jak w rundach z Bazylem. Trzeba unikać UFO. O! A, to było dobre. Unikać UFO w sposób najlepiej właśnie osłonkowy. Dawno nie grałem, więc mogę trochę pokalecić, a może to i lepiej, bo będzie bardziej ciekawa rozgrywka, a nie tylko ciągle wygrywanie. Taka jazda na tropsach. Dobra, tu weźmy zielony. Pół. Dobra, Gipsimos jest na czwartym miejscu. I na razie nie muszę go nękać, ale ponękamy. Aj, tak. A teraz się wysunę na prowadzenie. Może. Bo zesmażył mnie. Już tam zesmarował. A, on miał osłonkę. A, zjadł. Trzema dostał, nie, dwoma. Dobra. Tu trzeba być zabezpieczonym tak przed różnymi rzeczami. Dobra, Gipsy będzie daleko. Ja sobie pozwolę trochę przyspieszyć tempa. I wygrać ten wyścig. No jak, żeby mu przejść. A! Jest! Do ostatnich metrów. Ło, to było nie no. 700 sekund. Nie no, jakim cudem Gipsy trzeci. Nikt nie zdążył dojechać, nie, to jest niesprawiedliwe. A ja się tak męczył. Dobra, dobra, zobaczymy. Lecimy dalej. Ło, trzymaj. A nie ten. Dobra, trudno. Aj. Zmarł. I tak miało być. Wow! A żem oberwał. Ale mnie obstawił ten Gipsy. Ej, coś jest nie tak. Ja byłem na czwartym miejscu? Nie no. Przecież niemożliwe. Skromnie mówiąc, coś mi słabo idzie. Przeskoczmy tą bukę. Dobra. A już mi normalnie serce prawie wygotało. Dobra, trzeba tego dziada dogonić. No już tak, super, przepadę dwóch teleportów albo trzech. Nie, ja mu nie odpuszczę. Ślizgnę się od tych, jeszcze dostał. No nie będzie takiego hopsiu. Ze mną nie jest nigdy hopsiu. O! Dobra! Trochę nadgonimy. Wezmę zielony. I zostawię go na specjalną okazję. I zaraz teleport zrobimy. Pojadę tu przejście. Tylko gdzie? Z której strony to było? Z lewej. A jej, prawie idealnie. I mnie to jedno obicie. Dobra. Teraz trzeba mi tylko białego. A jego tu
No, to niepotrzebnie w sumie. Niech to! No fuck. Co za pech. Nie no, taki dziad mi uprzedł. Tyle się starałem w pierwszym odcinku. W pierwszym tym traku. Czy tam pod traku. Kiszka no. Trudno. Jestem słaby i tyle. No trudno. Teraz trzeba trochę się bardziej postarać. Zielony bierze cwaniak. No, no tak, no bo to jest przecież odpowiednik tego, bazyla. On będzie cwaniak brał te zielone. Dostanie? Po jednym dostał. Coś go spowolniło. Trzeba przyspieszyć. Ja! Szybko widziałem. Szykowałem takiego małego surprise'a na to, że zbliżają się święta albo wielkanocne. Postanowiłem nagrać serię Chicken Invaders. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Zawsze byłem fanem tej serii, jakoś niby taka minigierka, ale wzbudzała we mnie niesamowite emocje. Może to złe słowo, ale po prostu się bardzo przyjemnie mi grało i spędzało czas. Ciągnęła na wiele godzin i postanowiłem nagrać z czwartej, ostatnio przeze mnie dorwanej, z części... Nagrać Let's Play. To tak to ujmę, tak to nazywają. Teraz powszechnie ludzie. Nie będą ludzie. Nie, co mi się dzieje? Znowu przegrałem z tym wyglądem. Na następnych zawodach cię pokonam, że tak powiem. Ja jeszcze prowadzę. Szkoda, że będzie na drugim miejscu, ale no trudno. Jedziemy już. Teraz bez forów żadnych. Żadnych. Teraz na początku był for. Czy tam fora się. Forum. Nie wiem, ktoś tam odmienia przez przypadek. Nie się w ogóle odmienia. A, mamy go na celowniku. Wow. Aj no! O, zakończono pobieranie. Nie powiem wam, co pobieram. Niespodzianka. Ej, bo jeszcze przegram to. A, jeszcze jedno kółko. Ale fart. Ale i tak mogę to przegrać. No bez ja. Przyda mi się czerwony.
zielony, bo jak nie będzie zielonego, to po mnie. Nie ma zielonego. Przegram to, przegram to. Nie no. Super, no. Co będę nagrywał jeszcze raz? Nie, to nie, nie mogę tak. Muszę go doszczelić tam. Łapcie go, jest! Muszę go teraz dogonić, no. Muszę go dogonić! Dobra. Albo to, albo wóz, albo przewóz. Przegrałem! Nie! Nie no, nie no, będę tego nagrywał już na... Co za pech. Nic, trudno, weźcie mi to, wybaczcie normalnie. Powiedzmy, że to przeszedłem. Powiedzmy, że mam pierwsze miejsce. No dobra, ale jeśli wygramy, jeśli wygracie ten circuit, przenosimy się do ostatniego wyścigu. Połączę go z tym odcinkiem, bo tam jest tylko jeden wyścig w tym circuicie. I to jest właśnie ostateczny wyścig z Rocket Racerem, czyli głównym takim bohaterem tej gry. Tutaj prezentacja naszego szlachcica. Spotkamy się z taką dziewczyną, nie wiem jak ona się tam nazywała, nie pamiętam dokładnie, ale z nią jeździmy też w Time Race, bo możemy wygrać jej auto, taki bonus. No i ona nas tutaj przedstawia tam z Rocket Racerem. On nas będzie witał. Zaprasza nas na wyścig. Podobne ziomki. O, będzie czekał na nas. Na linii mety. Taki dowcipny, nie? Mam nadzieję, że teraz się uda przejść za pierwszym razem. Bo nagrywam ogólnie drugi raz już ten odcinek. 6 i 7. Coś mi się tam pokićkało. I wiecie ile razy przebiłem ten, żeby stworzyć dobry odcinek? Możecie zgadywać w komentarzach. Jak zgadniecie, to nic, to zgadniecie. To jest takie właśnie tajne przejście, taki mały teleport, który teleportuje nas tylko przez to rondo. Musiałem poczekać. Kurde, powiem wam, że ten circuit ostatni, w którym jest tylko jeden wyścig z Rocket Racerem, jest już trudny. Bo... I w końcu coś się dzieje w nim, bo nie wygrywamy za każdym razem. Chociaż w tym 6 też nie wygrałem. Nie mam się co chwalić. Ale tutaj używają teleportów już. I to już jest o tyle trudniejsze, prawda? Teleportów i w ogóle mniejszych rzeczy. Skill lepszy. Szczerny. Aj no! Znowu przegram, no. Ale ja jestem cienki. Dobra, restart. Ja nie mogę. Co się dzieje tam? Mam nadzieję, że teraz się uporam z tym. Uwagę zyskać. Aj no, co się ścina. Trudno. Myślę, że teraz już sobie nie dam w kaszę dmuchać. Piękne to było. Teraz jak mam przewagę dwóch teleportów. Wygraną w kieszeni.
zielony zamienię. Aj, to może być ten błąd. Mogę przegrać. Zamienię przynajmniej. Mam przewagę jednego teleportu w razie. W końcu zakończyłem tą serię cyrkwitów nieszczęsną. Nieszczęsną w odcinku 6 i 7 przede wszystkim. No i to wszystko. Tutaj wygrywamy setka Rocket Racera, puszczają nam baloniki i takie te. Tylko że tego już nie będzie, bo niestety wcześniej przeszedłem grę. Drugi raz film się nie wyświetli. No i pokażę wam ogólnie, jakie są teraz odlokowane klocki auta. Mamy różny zestaw takich bossów. Szybciej trochę pokażę, bo tak pokrótce. O, to było tego właśnie Rocket Racera. Takie tu różne kaski, jakieś faraony, nie faraony. Damy mu to. O, różne twarze takie. O, Rocket Racer. Tutaj Gipsimov. Różne takie są podlokowane. Tutaj tak samo. Gipsimov. Możemy sobie zrobić o Gipsimova na przykład. Z takimi rogami. No i zestaw tutaj też będzie. Będą nogi Gipsimova pewnie. Dobra, kij tam, nie chce mi się szukać. Zapewne miał niebieskie nogi, albo z takim czymś. Dobra, powiedzmy. No, ale nie będę go zapisywał. Tu jest szlachcic. Chuck Norris. No i tester. Tester to kopia szlachcica, przerobiona trochę. Dobra, to tyle. Na razie się z wami żegnam. I niedługo nagram serię Time Race. Tutaj będziemy się ścigać z Weroniką. No i to są trzy takie plansze, w których są po cztery te wyścigi. No i w każdym trzeba wygrać, żeby odblokować od niej auto. Ale to już w swoim czasie. Na razie zakończam serię. A Time Race będzie taka osobna seria jakby. Dobra, trzymajcie się, na razie.